witam w kolejnym filmiku. Ja trochę się znowu źle skadrowałam, nie wiem. W sensie, jak zoomuję, żeby było tak w miarę okej, okay, w sensie, żeby było widać tylko tą półkę i tak trochę mnie. To trochę sobie tak. No, trochę sobie głowę ucinam, ale powiedzmy. Natomiast jak próbuję to trochę oddalić, to no, muszę przyznać, tak. Przyznaję się, jeszcze porządek nie jest całkowity, no ale mówię, mam tydzień, żeby to wszystko ogarnąć, bo praktycznie no mówię, nie mam zajęć, więc tak naprawdę mogę sobie takie różne rzeczy po prostu realizować, typu właśnie porządki, typu ćwiczenia i typu nie wiem, nagrywanie, no po prostu jeszcze trochę tam z zajęciami ogarniania. Wspomniałam, że zrobię właśnie te nuty, które chcę zrobić przed świętami, nie wiem, jeszcze właśnie jak będzie w przyszłym tygodniu, więc wolę to zrobić dzisiaj, kiedy faktycznie mam czas, kiedy po prostu jest piękne słońce i mam tą możliwość, że faktycznie wszystko dobrze widać, więc chciałam zrealizować te kilka nut, czyli czekoladę, migdał, orzech, choinkę, no bo to faktycznie jest fajnie zrealizować przed świętami, już później to tak raczej trochę będzie oderwane. Z czekolady muszę przedstawić. Najpiękniejsza czekolada w perfumach, jaką poznałam w życiu i po prostu nic nie pobije tej czekolady, to jest musk Maori niszowej marki Parfumeria Generale. No, nie jest to tani zapach, bo Parfumeria Generale chyba z 530 czy 550 zł za 100 ml, ale ta czekolada jest po prostu obezwładniająca. To jest po prostu tak piękna, aromatyczna, mleczna czekolada, taka po prostu prawdziwa, jak po prostu kojarzy się z Ameryką Południową. I po prostu ten zapach jest zjawiskiem. I w ogóle ostatnio robiłam próbki koleżance właśnie. Właśnie zakupiła ode mnie właśnie musk Maori oraz Amarantine, który jest takim zapachem z liśćmi bananowca. I muszę przyznać, że te zapachy tak mi się fajnie ułożyły. Tak właśnie jak robię, to wiadomo, na dłoniach zostają i tak dalej. I któryś dzień muszę użyć takiego właśnie połączenia, bo po prostu jest zjawiskowe. Więc to jest taka właśnie czekolada numer jeden. Warto też zainteresować się, jeżeli chodzi o niszę, marką Il Profumo. To jest marka, którą pokazywałam chociażby mandarynkę osmotyczną w filmiku z zapachami mandarynkowymi. To już ta marka ma naprawdę bardzo dużo w swojej ofercie zapachów z czekoladą. I to zapachów w takich różnych klimatach. Wiem, że tam jest taki zapach bardziej jak słodka czekolada, bardziej jak gorzka, taka wytrawna, więc fajne propozycje, takie czekolady na sposób dosyć perfumeryjny. Przypuszczam, że jeżeli w jakimś bliżej nieokreślonym czasie dotrę do Quality Mistela, chociaż ostatnio po prostu nie wiem kiedy byłam, kiedyś swego czasu bardzo często, ostatnio w ogóle nie po drodze, to na pewno dogłębniej potestuję i te zapachy omówię. Ale tak sygnalizuję, że warto poznać. W Galilu jest marka, ale właśnie teraz nie chcę motać. To się chyba wymawia Archis, niestety nie wiem. I tam jest też taki zapach z czekoladą, więc też warto się zainteresować. Natomiast przechodząc do mainstreamu, gdzie w mainstreamie można dojrzeć nutę czekolady? Zapachy Thierry'ego Maglera, ja mam akurat Innocent, ale nie tylko w Innocencie, ale również w klasycznym Angelu, ta nuta czekolady faktycznie jest wyczuwalna. Masaki Matsushima, czyli japońska marka, mamy matte chocolate. To jest czekolada, która ma też taki wydźwięk trochę momentami czekolada plus czerwone owoce. Vera Wang Princess klasyczne, kiedyś miałam, takie serduszko fioletowe. To jest taki zapach gurmandowy, słodziakowy, taki dziewczęcy, wszystko fajnie, taki noszący się, taki przyjemny i tam też fajnie była ukazana nuta czekolady. Czekolada ma na przykład też Molinard, czekolada w sensie dosyć takim nierzadko, czyli jednak dosyć często spotykanym motywem w perfumach właśnie niszowy. Czekolada występuje na przykład, tak jak wspomniałam, Il Profumo, ale również w zapachach marki Bond. Tam niestety nie pamiętam nazwy, ale jest taki zapach z kawą, czekoladą na przykład. Jest też zapach taki pierniczkowo, pierniczki, czekolada. Co dalej? Czekolada, wiśnie w czekoladzie. Mamy na przykład Jesus del Pozo in Black, ale taki bardziej według mnie zapach, który ma wydźwięk alkoholowy. Czekolada. Czekolada mamy na przykład w mancerze niszowej, to jest Rosin Chocolate. To jest taki zapach, który w pewnym wydźwięku jest nieco zbliżony do Angela, ale tak właśnie jest róża, czekolada i taki paczula. I to właśnie tak powoduje ta czekolada i paczula, że tak trochę zbliża, ale ten zapach jest jednak taki, bym powiedziała, bardziej jednak noszalny, jak dla mnie. Po prostu tam paczula jest taka leciutka, o, leciutka, nie zdominowała.
Co jeszcze? To był motyw takiej ciemnej czekolady. Gdzie, tak jak powiedziałam, Bill Profum można się jeszcze pokusić taką bardziej wytrawną czekoladę. Jeszcze jest taki zapach. Nie wiem, jak się to wymawia. Serendipitos. No. Jestem tak, teraz mi olśniło z tym zapachem, więc już nawet nie sprawdzę w tym momencie. To też jest taki zapach czekoladowy, niszowy, ale on jest raczej ciężko dostępny, więc aż tak bardzo się na nim nie będę koncentrowała. Ciemna czekolada, wytrawna czekolada. Mamy jeszcze białą czekoladę. I tutaj, jeżeli chodzi o białą czekoladę, to ja osobiście od razu szybko sobie kojarzę dwa zapachy. To jest m.in. Biżo, miód. Przepiękne połączenie białej czekolady z piżmem. Po prostu zjawiskowy taki zapach w klimatach vintage. On jest taki w sobie, ma takiego ducha retro, takie emocje retro, świetne. Jest taki właśnie kremowy, taki cream w wydźwięku. A propos motywu kolorystycznego, takiego jak ten zapach odbieram, czy odbieram jakieś różne, to był kiedyś taki cykl, realizowałam, zrobiłam kilka kolorów, cykl kolorystyczny. Być może go wznowię. Co jeszcze? Biała czekolada oraz ciemna czekolada było w takiej innej marce, ale nie pamiętam dokładnie nazwy. Jak odszukam, to też będzie w opisie. Swego czasu też marka Ifrosze miała zapachy takie limitowane, świąteczne z czekoladą. Była chyba pomarańcza z czekoladą i coś tam jeszcze, ale pomarańcza z czekoladą. I tam faktycznie była pomarańcza i była czekolada. Myślę, że dosyć fajna limitowanka. To tyle. Jeżeli bym miała się pokusić o ranking zapachów czekoladowych, tak sobie myślę. To na pewno to by było numerem 1, a to by było numerem 2. Jeżeli chodzi o numer 3, być może coś z Il Profumo. Jeżeli właśnie bym dogłębnie potestowała te zapachy. Nie skoncentrowałam się aż tak bardzo na testach tych zapachów, ponieważ ja mam swoją idealną czekoladę i nie potrzebuję aż tak wielu czekoladowych zapachów. Po prostu, bo to nie jest jakaś typowa moja nuta, ale chociaż nie mówię, nie jestem fanką czekolady w perfumach, nie jestem fanką zapachów gurmandowych, to ten zapach jest fenomenalny. To jest w ogóle fajny zapach, który też się fajnie łączył, nie tylko będzie się łączył z tymi właśnie liśćmi bananowca, ale również super mi się łączył z cierpkością czerwonych porzeczek z Grand de Joie. O tej dali kiedyś właśnie robiłam taki filmik, jeżeli odszukam, to też podlinkuję. Ale no nie wiem, tyle tych filmów nagrałam, że przypuszczam, że może w ogóle nie zrealizuję dosłania ich przed świętami. Chociaż znalazłam parę sposobów, żeby to jakoś szybko szło. No ale zobaczymy. Spróbuję zaraz jeszcze, o ile mi cardio nie wysiądzie, nagrać kolejną nutę, czyli właśnie migdał tak pokrótce oraz orzech laskowy. Dziękuję za uwagę.